Poniedziałek, 23 stycznia, dzień dobry. Jeszcze tylko tydzień możemy licytować niezwykłe rzeczy na tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bo już za tydzień, dokładnie 29 w najbliższą niedzielę, ulice Opola i całej Polski zapełnią się wolontariuszami i nastąpi wielki finał 31 już edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbiera na walkę z sepsą. A sepsa to bardzo podstępna choroba, która może dotknąć nas wszystkich niezależnie od wieku. Więc poza tym, że szczytny cel, to można jeszcze wylicytować naprawdę niezwykłe rzeczy, bo kto nie chciałby mieć własnego koncertu w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu, kto nie chciałby zagrać w partii szachów z prezydentem, czy w nocy zwiedzić ogród zoologiczny. Ale tych przedmiotów i tych niezwykłych wydarzeń jest dużo, dużo więcej, więc zerknijcie na stronę WOŚP, zobaczcie, co Was interesuje i licytujcie, bo chodzi tutaj o nas wszystkich.